Spuścizną, bogatą, dzieła, które
poprzednie pokolenia podejmowały, żeby to zaczęło także być tym łącznikiem pomiędzy pokoleniami, na które ani wojny, ani zmiany bardzo istotne w mentalności nie powinny negatywnie się odbić. To jest, moi kochani, myślę, bardzo potrzebna także i nasza postawa do tego. To nie ma być tylko i wyłącznie bardziej lub mniej sentymentalne odniesienie się do dawnej pamięci. To musi być rzeczywistość, którą my potrafimy bardzo dokładnie określić, dostrzec ją i równocześnie poszukać tych wszystkich punktów wspólnych, z których my przecież wyrastamy. Bo nikt na tej ziemi nie jest samotną wyspą. Nikt nie zaczyna dopiero od siebie i nikt nie może uważać, że na nim się wszystko kończy. Jesteśmy jednym z ogni długiego rozwoju ludzkości, społeczeństwa, zorganizowanego państwa, zorganizowanego w określony porządek społeczny. Piękne to, myślę, moi kochani, materiały do takiego pogłębiania także i swoich informacji. A wszystko jakby wychodzi z tego, o czym już i mędrzec Starego Testamentu wspominał bardzo, a bardzo wyraźnie. Słyszeliśmy ten fragment. Wychwalajmy ludzi słabych, ojców naszych w kolejności ich powodzenia. Ci są ludźmi przygodnymi, których dobre czyny nie zostały zapomniane. Pozostały one wraz z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Tak głęboka myśl sprzed paru tysięcy lat jest przecież ustawicznie motorem także naszego zachowania. I nie ma w tym żadnej przesady, gdy mówimy, że społeczeństwo, naród, ale też i poszczególny człowiek bez pamięci historycznej po prostu zamiera. Gubi w sobie tą przynależność do wielkiej rodziny, która idzie przez wieki, przez pokolenia i wnosi swój udział w cywilizowanie tego świata, cyzelowanie serc ludzkich, by były one odbiciem tej rzeczywistości, do której wezmę. Przed oczyma mamy, moi drodzy, sylwetkę hrabiny Joanny. Wszyscy znamy dzieje tego przysłowiowego kopciuszka, który z bardzo skromnych warunków urósł jako małżonka ważnego przedstawiciela arystokratycznej rodziny śląskiej do rangi wspaniałej dziedziczki, wspaniałej władczyni, która mogła wiele dobra uczynić i to uczyniła. Dlatego do niej też odnosimy, jak do wielu innych ludzi, którzy pełnili dzieła miłosierdzia, te słowa, które są przejmujące, które na pewno na pamięć znamy i których nigdy zapomnieć nie możemy. Chrystus, który pochyla się nad tymi ludźmi, którzy wcale nie muszą tylko i wyłącznie walka zdobywać tereny, poniżać zwyciężonych wrogów, którzy wcale nie muszą tylko i wyłącznie pokazywać, na czym polega ich panowanie. Chrystus pochyla się nad tymi, którzy są ubodzy w duchu, którzy cierpią prześladowania, którzy zabiegają o pokój, bo w ludzkich sercach tyle się mieści nienawiści, tyle tej niechęci wzajemnej do siebie, by zamiast budować, dzielimy się. Chrystus pochyla się nad tymi, którzy rzeczywiście pragną tej sprawiedliwości, która jest jedynie możliwa do spełnienia dzięki pamięci o swoim miejscu w społeczeństwie, wobec Twórcy, wobec naszego Pana. Do niej te słowa dzisiaj także odnosimy. I rozumiemy, że ona, hrabina Joanna, która głęboką wiarą się odznaczała, w tym widziała także swoistego rodzaju przynaglenie, by życia nie zmarnować, by nawet bogactwo, którym mogli się małżonkowie szantoć, pochwalić, by to nie było tylko egoistycznym zamknięciem się, ale by było to dziełem, które może obogacić świat.
wystarczy tylko encyklopedię i biografię. Fraklarinę przeglądnąć wiemy, ile dzięki jej zabiegom wybudowano nie tylko kościołów, nie tylko klasztorów pod koniec wieku XIX, ale ile powstało i sierocińców, i domów opieki dla starszych, ile powstało różnego rodzaju sposobów pomagania ówczesnej ludności, która w warunkach zmian społecznych, ekonomicznych, politycznych bardzo często była bezradna. I tylko tacy ludzie, jak hrabina Joanna i jej podobni, mogli wyjść z pomocą i mogli równocześnie ubogacić ówczesne społeczeństwo na naszym Dolnym Śląsku. Jesteśmy, moi kochani, pod wrażeniem takich ludzi. I nie ukrywam, że nie mamy żadnego zahamowania, by takich ludzi wysławiać, by niezależnie od panujących ideologii jednak zwrócić uwagę na tych ludzi, którzy mieli odwagę być dobrymi i otwartymi. Jest to, myślę, niezwykły jakiś taki wewnętrzny przymus wręcz, by też się nie zamykać, by nie szukać tylko zamknięcia, izolacji, samolubstwa, ale by wyjść daleko naprzód. Dlatego myślę też, że szczególnie tutaj w Kopicach, dla to miejsce skromne nigdy przed Grodkowym położone, mogło urosnąć do rangi nie tylko wspaniałej rezydencji, ale także było miejscem, gdzie się bardzo wiele wspaniałych planów rodziło, gdzie wiele wspaniałych możliwości się ukazywało. Tym znakiem jest nie tylko ta wioska w miarę, jak czytamy w XIX-wiecznych sprawozdaniach, dość dobrze zorganizowana, nie tylko ten kościół, który zawdzięcza swój kształt i swoje wyposażenie tej wielkiej przebudowie z lat 1820-22, za dwa lata będzie 200 lat konsekracji tego kościoła, ale także i pałac, a nade wszystko mauzoleum, bo mauzoleum jako miejsce pochówku, miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie jest zawsze takim mistycznym miejscem, w którym się także, jak w zwierciadle, odbija nasza dojrzałość. Jak potrafimy uszanować święte miejsce, gdzie tajemnica śmierci zbiega się z tajemnicą jednak życia. Jeżeli umiemy to uszanować, to świadczy o naszej dojrzałości. Gdy nie umiemy, niestety ocena nie tylko historyka będzie bardzo smutna, ale także i pewne zakłopotanie, czy zdajemy dobry egzamin z naszej dojrzałości. Tutaj w Kopicach myślę, że musimy nieco głowę spuścić, bo nie zachowało się to dziedzictwo. Ale mamy nadzieję, że dzięki ludziom zdeterminowanym, dzięki ludziom ogromnie energicznym, to dzieło znowu może zakwitnąć, przypominając dawne piękne dzieje i tworząc, jak wspaniały Bóg, połączenie z naszymi dzisiejszymi czasami. Życzymy, by to dzieło się powiodło i by to dzieło mogło ubogacać i obraz Kopic, ale także i obraz naszej ludzkiej uczciwości, byśmy potrafili dziękować tym, którzy zmieniali oblicze tej ziemi w krainę przyjazną ludziom i ich potrzebom, ale także byśmy my sami potrafili z siebie co